Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek z Świata X. No w sumie to nie ma czym się cieszyć, kurczę, nie chcę już tu być, mam już tego miejsca serdecznie dosyć, ale słuchajcie, są pozytywy, są pozytywy. W poprzednim odcinku udało nam się uratować Emilię i mogę w tym momencie założyć tak zwane okulary, prawda, sukcesu, sukces, okulary sukcesu, kaptur sukcesu. Udało nam się, jest git, możemy tak powiedzieć. Dzisiaj w okularach, bo my już słońce, znaczy słońce, światła, mnie już bolą w oczy. Bolą mnie światła w oczy, ale zanim przejdziemy do dalszych rzeczy, które chcę powiedzieć, to słuchajcie, wbijcie na kanał Szybson Plus, ponieważ tam za niedługo odcinek z wami. Odcinek, który przed chwilą nagrywałem na Kidowicach. Był to bardzo fajny odcinek halloweenowy, który musicie zobaczyć, bo jest naprawdę fajny. Teraz wysyłam go do montażu i mam nadzieję, że jak najszybciej ukaże się on na moim kanale Szybson Plus, więc wbijajcie tam koniecznie. A ja w tym momencie, widzowie, mówię wam, co tutaj dzisiaj będziemy robić. Ogólnie tak, wróciliśmy do domu, odłożyliśmy rzeczy. Ja po drodze jeszcze zatrzymałem się w tamtym moim domku, tam odłożyłem większość rzeczy, bo miałem strasznie wypchany, prawda, mój, prawda, jak to się nazywa, ten ekwipunek, więc miałem tego od groma, tak można by było rzec. Kończą mi się troszkę ziemniaki, więc będę musiał tam wrócić, bo tam mam sporo ziemniaków, chyba że tu mam jeszcze jakiś zapas. Niestety, o, mam te ziemniaki, to mogę zasadzić, ale niestety nie mam ziemniaków tak, żebym mógł zasadzić. Dobra, ale tam jest ich sporo, bo tam miałem już taką fabrykę zrobioną, że głowa mała. Dobra, to polećmy tam w sumie. Zobaczmy, jak tam wygląda sytuacja. Czekajcie, czekajcie, tu polećmy sobie tam, szybko ogarniemy wszystko i tak dalej. Słuchajcie, no w tym momencie mogę stwierdzić tak. Nie podoba mi się to, jak wygląda sytuacja, ponieważ dalej jesteśmy uwięzieni w tym świecie i nie ma żadnych danych, które mogłyby nam powiedzieć, w jaki sposób możemy wrócić do naszego świata. Szkoda, bo chciałbym wrócić na Palionowo. Mam już troszkę dosyć tego miejsca, nie chcę tu być, chcę stąd wyjść, ale niestety nie mogę znaleźć rozwiązania na to, jak to zrobić, żebyśmy mogli stąd wyjść. Więc słuchajcie, widzowie, no będziemy musieli dzisiaj poświęcić trochę czasu na to, żeby znaleźć takie rozwiązanie i mam nadzieję, że... Co tu się stało? Halo? Co tu wybuchło? Halo? Nie, no moje ziemniaki. Ty, ja tu nic... Czekajcie, skrzynka się zachowała, to może w skrzynce. Ale ja tu nie miałem skrzynki. Dobra, widzowie, ja się spodziewam, co to będzie. Ja się spodziewam, co to będzie po prostu. To jest, krótko mówiąc, spodziewam się, co tam zobaczę, nie? Wiecie, czego się spodziewam? Wiadomości od X-a na zasadzie: uratowałeś Emilię, zepsułeś wszystko, teraz będziesz cierpiał i tak dalej, i tak dalej. Tego typu. No jak już widzę książkę, to już po prostu wiem, co tu będzie. Po prostu wiem i jeszcze raz wiem. O, no i pewnie zniszczył mi ten dom, dlatego że ją uratowałem. Uwaga, czy zgadłem, że teraz będzie wiadomość typu uratowałeś Emilię, będziesz tego żałował. Coś w tym stylu, coś tak musi być. X plus Y równa się serce? Co? Mega dziwne, nie wiem, o co chodzi. Ale dobra, słuchajcie. Nie! Ja tu zostawiłem ten mój róg, który otwierał te przejścia. I w tym momencie ja nie otworzę tego, bo przecież to wszystko tutaj się rozwaliło i nie mam tego rogu. Ja tu miałem skrzynkę, chyba tu by była skrzynka. I ja to ja nawet nie otworzę już tego przejścia do tego drzewa i haha, nawet tam nie wrócimy, jakbyśmy nawet chcieli. No nie, no, pytanie, czy jest jeszcze jakiś ruch taki sam, czy nie? Wiecie co, ja powiem wam tak, rozejrzymy się po okolicy, co tu jest? Kurczę, tego tu nie było wcześniej, czy było? Ja tego nie widziałem. Było to tu wcześniej, widzowie, ja tego nie widziałem. Czekajcie, czekajcie, może to jest coś ważnego, skrzynka. Dobra, fajerwerki się przydadzą. Mamy drugą lunetę. To akurat mi nie jest za bardzo potrzebne. Mamy łóżko pomarańczowe, wezmę. Zazwyczaj mam pomarańczowe łóżko. Ej, dobra, co to są za fajerwerki, że mi się nie stakują? Ja, one są jakieś wizerunkowe. No, nie, no dobra, da się nimi też latać tak naprawdę. O! I ona wybuchnie we mnie? Wybucha we mnie, ty, no nie za jaja. No dobra, słuchajcie, czekajcie, rozejrzyjmy się po okolicy. Zobaczmy, co tutaj mamy. Tu lecimy. Ona to znowu wybuchło. Dobra, tu jest jakiś domek. Trzeba przeglądać takie miejsca, ponieważ tutaj tak naprawdę... O! Otóż to, takie rzeczy trzeba przeglądać, bo ja powiem wam tak, tu każdy budynek, nie wiadomo, czy jest budynkiem, który po prostu się pojawił, czy to jest budynek, który jest wykorzystywany jakoś przez X-a. Całkiem możliwe, że tak, weźmiemy to, bo ja w tym momencie widzę, że jestem dosyć biedny, bo ja straciłem wszystkie moje najcenniejsze rzeczy, które tam zostawiłem. Dobra, wyjdźmy na górę, zobaczmy, co tutaj mamy, mamy jakąś beczkę, mamy strzały, weźmy, o nie chcę zlatywać na dół, weźmy to wszystko, bo to nam się może przydać tak naprawdę. Lecimy jeszcze wyżej, dobra, tu jest kolejna beczka. Znowu żarcie, strzały, git, może nam się to przydać. Jeszcze wyżej, dobra, jest kolejna beczka. Jest chleb, to nam się może przydać. Lecimy na samą górę, gdzie jest ostatnia skrzynka, gdzie będą diamenty. No niestety nie, ale mamy siodło, mamy łuk, świetnie. A, mam już łuk, dobra, nieważne, no już miałem łuk. No dobra, no to w takim razie nie świetnie.
W takim razie nawet powiem więcej, zostawmy ten łuk, który jest lekko nadszarpnięty. O, tu jest portal. Dobra, takie rzeczy trzeba sprawdzać. No i ja w tym momencie, nie wiem, co chwilę zaczynam od zera, nie? Co chwilę tracę rzeczy, aczkolwiek zyskałem tą różkę, którą, czy tą różkę, czy tą dzidę, którą w poprzednim odcinku, prawda, zdobyliśmy zabijając tego ziomka. Dobra, tu mamy fajne rzeczy. Tu mamy fajne rzeczy. Mamy zegar, okej, zegar wezmę, nigdy nie wiadomo, czy nam się nie przyda. On wskazuje porę dnia i w tym momencie mamy cały, że tak powiem, pełny dzień, czyli słońce w zenicie tak zwanym. Czyli jest dobrze, czyli i tak ma być. No dobra, słuchajcie, teraz tak, musimy się dowiedzieć, o co chodzi z tą książką, bo to mnie najbardziej zastanawia. O co chodzi z książką, w której jest napisane, możecie mi napisać w komentarzach, jak wiecie, X plus Y równa się serce. Nie wiem, o co chodzi. Totalnie, ale wróćmy z powrotem może po prostu do naszego miejsca, w którym byliśmy, ponieważ tam może, no nie wiem, kurczę, nawet nie wiem. Wiecie, szczerze powiem wam tak, denerwuje mnie to trochę, bo ten świat jest tak duży, tak rozległy i totalnie tak nie mam pojęcia, gdzie ja mógłbym szukać jakichkolwiek wskazówek tego, czy powinienem pójść tu, czy powinienem pójść tam, czy powinienem szukać tego, czy powinienem szukać tego. Nie wiem totalnie nic tak naprawdę. Jedyne, co mnie zastanawia i na czym się jedynie zastanawiam, to, że to miejsce mnie zastanawia. To! Słuchajcie, wylądujmy tu, bo nie, tu się będą rozpić te pająki. Zostawcie mnie w spokoju. O, jeszcze creeper, no fajnie, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, dobra, nie no, musimy zlecieć na dół. W takim miejscu ja bardzo niewiele widzę, w szczególności w tych okularach, więc musimy sobie je ściągnąć jednak. Dobra, teraz tak. Ja bym przeszukał takie miejsca, ponieważ mi się wydaje, że jeżeli bym był X-em i miałbym gdzieś schować coś cennego, to schowałbym to raczej w takim miejscu. W miejscu, w którym raczej na co dzień nikt by nie chciał być. Tu by nikt nie przychodził z takiego powodu. Patrzcie, możemy zrobić taką taktyczne zejście na dół sobie, że nam się to rozlało. Z tym, że nie wiem, czy... Kurczę, nie wiem, czy my tu cokolwiek znajdziemy. Czekajcie, no zlecę tutaj na dół. Rozejrzyjmy się tak na szybko, żeby zobaczyć, coś tutaj się kryje, ale wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że tutaj jest taki raczej mocną lipę mamy, tak jakby. Czyli raczej tutaj chyba nic nie będzie. No masa żelaza, ale tego nie potrzebuję, nie no, już mam diamentowe narzędzia. Dobra, wychodzimy stąd, okej, tu wylećmy do góry. Wróćmy z powrotem. Wróćmy z powrotem i przeanalizujmy tą książkę, o co chodzi, bo... X plus Y równa się serce. To trochę brzmi tak, jakby X, czyli ta postać, miała i była jakaś inna postać Y, z którą on by, nie wiem, miał jakąś relację miłosną, czy coś tego typu. Nie wiem, ale tak to trochę brzmi. O, możemy sobie podmienić łóżko, albo to rzućmy w ogóle kolejne do kolekcji. Dobra, tak. Te, pytanie, czy ja tutaj mogę... Dobra, nie gadaj, że mogę mieć jedno i drugie. Nie, jak to będzie działało, to jest koniec. Ja mogę mieć jedno i drugie. Dobra, ten świat X jest, ma swoje plusy. Ma swoje plusy, normalnie tak się nie da. Dobra, mamy to. A, wiem, co trzeba zrobić. Patrzcie to, no to teraz jesteśmy, teraz mamy lipę trochę. Nie mam żelaza żadnego? Nie, no ja nie mam wiadra. Nie mam żadnego wiadra. Czekajcie, może Emilia tu coś będzie miała w tym swoim domku. Może zapożyczę od niej troszkę żelaza. Proszę, masz żelazo? Masz, dobra, biorę to. Dzięka, oddam jej później, przysięgam. Ale potrzebuję wiadra, bo potrzebujemy zrobić sobie nieskończone źródło wody, chociaż to też, ale potrzebujemy zrobić sobie farmę tych ziemniaków. Na nowo, bo przed chwilą ją miałem przecież. Dobra, wylądujmy tutaj, zabierzmy sobie tą wodę. Dobra, tu, tyk, daj mi to. Ale musimy to zrobić, bo inaczej nie będziemy mieli jak przeżyć. No, leć tam, leć, dobra. Dolecimy jedną. Dobra, tak, i teraz patrzcie, jak on robi akcję. Uwaga, jesteście gotowi? Patrzcie. No dobra, nie tak to miało wyglądać. Chciałem zrobić po prostu... O, tu jest jakiś... Kurczę, tu mamy jakąś kopalnię. Jest żelazo, patrz, mógłbym tu zdobyć żelazo. Ale dobra, dajmy tutaj tą wodę na razie. Niech jest tak, lecimy jeszcze po jedną wodę. I teraz tak, czy uda mi się w locie zabrać tą wodę? Raczej nie, aczkolwiek czekajcie. Uwaga. Hup! Ajajaj, prawie. Prawie bym... Czy ja zabrałem stąd wodę? Ona tu jest tak zrobiona, że to jest nieskończone źródło. Dobra, git. No to mamy tu nieskończone źródło blisko. Dobra, szybko polećmy tutaj, zróbmy tą farmę, bo potrzebujemy żarcia. Potrzebujemy go jak niczego innego. Więc zróbmy... A, ja nie mam też już... No dobra, już to widzę, że nie mam też motyki. Nie wiem, mam wrażenie, że zaczynam od zera, nie? Że po prostu miałem wszystko, nie mam nic, nie? Trochę taka sytuacja tak nas tutaj zagościła. W każdym razie widzowie, ja bym chciał stąd uciec. Chciałbym wrócić z powrotem. Nie wiem totalnie, w jaki sposób mógłbym to zrobić, ale... Ale chciałbym, naprawdę, uwierzcie mi, że bardzo bym chciał. No tutaj dajmy jedną wodę. I tutaj dajmy drugą wodę gdzieś w tym miejscu. Okej. Tutaj bierzemy to, tu. Teraz tą wodę zamienimy, pyk, tak, okej. Bierzemy tą pochodnię, Bierzemy te pochodnie do ręki, damy je tak, żeby to się tu oświetlało jakoś. Tą pochodnię dajmy tu na to drzewo. No i uwaga, lecimy z koksem i trzeba zasadzić te ziemniaki. Nie no dobra, damy radę. Dobrze, że mam te ziemniaki jeszcze.
Bo nie wiem, jakbym je inaczej zdobył, nie wiem, gdzie bym je zdobył w ogóle, nie wiem, gdzie ja je zdobyłem w ogóle, więc to też jest bardzo ciekawa sytuacja, ale w tym momencie jesteśmy troszkę zabezpieczeni. No dobra, git, nie ma tragedii, mogło być gorzej, widzowie, mogło być gorzej. Dobra, zróbmy to aż po sam koniec tutaj. Coś takiego. Tyle nam starczy, myślę, tego pola. Możemy tak zrobić, okej. Niech jest w ten sposób, dobra, git. Git, i teraz potrzebujemy... A, czy ja mam jakieś kości? Możemy to od razu rozrosnąć, bo wtedy to by było dobre pomysłem. Mamy trzy... Ale tu mam... A nie, to jest mushroom. Myślę, że to jest blok kości. No dobra, wykorzystajmy to całe, bo to jednak warto przyspieszyć ten proces cały, żeby jednak jak najszybciej to zrobić. No i dobra, mamy kolejne 15, więc jest git. Nie, no dobra, jakoś przeżyjemy, widzowie. No najgorsze jest to, że straciłem bardzo dużo ile ziemniaków, bo tam już miałem ich naprawdę bardzo dużo. Ja ich tam miałem... Ja nie wiem, ile ich tam miałem, ale naprawdę mega dużo. W każdym razie, słuchajcie, no kończy się dzień. Jakoś to muszę rozwinąć. Nie wiem totalnie, co mam tutaj robić. Nie wiem, ja się gubię już totalnie. Dostaliśmy tylko i wyłącznie książkę, w której mamy X plus Y. Domyślam się, że to może chodzić o... o jakąś drugą połówkę X-a, czy coś takiego. Nie wiem. W każdym razie tak to wygląda trochę, aczkolwiek byłoby to mocno dziwne, jakby coś takiego się wydarzyło. Albo nie! Albo może to znaczyć, że X plus, w sensie jakby wiem, że powinniśmy tutaj wyjść z założenia, że to chodzi o jakiś związek, że jakby plus jakaś druga połówka, ale możemy wyjść też z założenia, że to nie chodzi o drugą połówkę, a chodzi o to, że X plus coś sprawi, że X na przykład stanie się miłością. Coś takiego, wiecie, że jakby, że możemy zmienić jego nastawienie do nas, jeżeli załatwimy Y. Ale czym jest Y? Nie wiem. To wszystko musimy tak naprawdę się dowiedzieć i nie wiem, czy dowiemy się tego prędko. Tak naprawdę nic nie wiem. Mam wrażenie, że jesteśmy tu uwięzieni i... Nie wiem, chcę wrócić na palionowo.